Zwierzęta, które kiedyś dzikie i wolne przemierzały niezmierzone stepy, jak córki i synowie wiatru. Do obrony przed drapieżnikami dysponowały tylko kopytami i zębami. Żyły w doskonale widocznych stadach. Strzeżone były przez ogiera, a prowadzone przez klacz przewodniczkę. Zawsze miały się na baczności. Stale gotowe były do szaleńczej ucieczki na przełaj przez pole. Dzisiaj większość koni rodzi się w stajni i nie prowadzą one już dzikiego, wolnego życia w stadzie. Ale gdzieś głęboko na dnie duszy zachowały instynkty swoich przodków. Ciągle jeszcze każdy koń jest mistrzem ucieczki. Wszystko, co jest obce, nieznane, oznacza potencjalne niebezpieczeństwo, przed którym w razie potrzeby należy uciekać. Do tego celu konie zostały hojnie obdarzone przez naturę. Uszy, które jak anteny radarowe wychwytują najcichsze szmery. Oczy, które potrafią zarejestrować najszybszy ruch jak w zwolnionym tempie. Nos, który lepiej niż u psów wyczuwa zapachy, nawet z ponad kilometrowej odległości. Obcowanie z końmi i jazda konna są możliwe tylko wtedy, kiedy zasłużymy sobie u tych ekspertów od ucieczki na tyle ich zaufania, że pozwolą nam wykorzystać sens ich zachowań. W tym celu jednak trzeba nauczyć się rozumieć otoczenie jak konie. Dopiero kiedy zaczniemy rozumieć, jak myślą konie, możemy, jak przy składaniu puzli, złożyć obraz konia w całość. Obserwowanie koni podczas zabawy sprawia ogromną przyjemność. Pozwala dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy o ich charakterze. Źrebięta uczą się w czasie zabaw odpowiednich sposobów zachowania w określonej sytuacji. Nabyte doświadczenia wykorzystają później w dorosłym życiu. Dorosłe konie także bawią się. Robią to dla czystej przyjemności i żeby dać ujście swej energii. Konie bawią się i baraszkują w przeróżny sposób. Jedne konie na przykład uwielbiają szalone galopady na oślep z wyciągniętą szyją. Inne zatrzymują się nagle przestraszone wirującym papierkiem i skaczą w bok. Jeszcze inne uciekają przed wyimaginowanym drapieżnikiem lub skaczą i wierzgają. Konie bawią się również czasami w stajni. Zaszlapują wodę, bawią się źdźbłami siana albo rozgrzebują ściółkę. Lubiące się bawić konie biegają wokoło jak na wyścigach i szukają okazji, aby mogły się przestraszyć. Jeżeli na przykład zobaczą fruwający w powietrzu papierek, dramatycznie stawiają nagle ogon i stają całe napięte, jak gdyby w tym momencie czegoś się wystraszyły. Inne konie, które obserwują te teatralne zachowania, stopniowo przyłączają się do zabawy i wszystkie ogarnia chęć galopady. Ta pogoń kończy się dopiero wtedy, kiedy dadzą upust nagromadzonej energii. Pielęgnacja sierści to jeden z ważnych rytuałów u koni. Celem jest zachowanie jej dobrej kondycji. Są dwa rodzaje takich zachowań. Codzienne, rutynowe oraz społeczne, polegające na wzajemnym gryzieniu sierści, co znacząco wpływa na kontakty międzyosobnicze. Wśród rutynowych zachowań można wyróżnić tarzanie, drapanie tylnymi kopytami, gryzienie, czochranie, kąpanie oraz otrzepywanie.
konie najchętniej tarzają się w miejscach pełnych suchego piasku lub ewentualnie błota. Takie zachowania mają nie tylko funkcję pielęgnacyjną, ale służą również pozostawieniu po sobie zapachu. Trzeba zauważyć, że tarzanie się jest zaraźliwe. Często konie wykonują tę czynność jeden po drugim w tym samym miejscu, przy czym koń najbardziej dominujący robi to ostatni. Jeśli akurat nie ma błota, można wytarzać się we śniegu. Wzajemne gryzienie się koni po trudno dostępnych miejscach ma natomiast funkcję społeczną, służącą poprawieniu więzi zaprzyjaźnionych koni. Działa też uspokajająco, ponieważ prowadzi do zwolnienia akcji serca. Gdy koń ma ochotę się wytarzać, najpierw grzebie nogą w ziemi. Następnie przewraca się, drapie po pleckach, po czym wstaje i otrzepuje się. Życie stada regulowane było przez hierarchię starszeństwa. Ogier był naczelnikiem grupy, która składała się przeciętnie z 3 klaczy, ich rocznych źrebiąt oraz kilku 2- i 3-letnich koni. Ogier bronił stado przed drapieżnikami, strzegł przed rywalami i zapewniał rozmnażanie. Kiedy z biegiem lat stawał się coraz starszy i słabszy, inny ogier przejmował stado i obowiązki. Najstarsza i najbardziej doświadczona klacz przejmowała rolę przewodniczki. To ona przewodziła ucieczce stada ogłaszanej przez ogiera przejmującym, alarmującym rżeniem. To ona wynajdywała najlepsze pastwiska i wodopoje, a każdy członek stada ustępował jej i jej źrebiętom miejsca. Pozycja poszczególnych koni w hierarchii stada odpowiadała ich temperamentom i charakterom. Zuchwalsze nadawały ton, powściągliwsze podporządkowywały się. Dlatego na dzikich pastwiskach rzadko kiedy dochodziło do walk, w których zwierzęta byłyby ciężko ranne. Jeśli ogier miał zdobyć nową klacz do swego stada, dochodziło wprawdzie na początku do całkiem silnych buntów ze strony starych klaczy i trwało to dopóki nowa nie znalazła właściwego sobie miejsca w stadzie. Hierarchia ta przestawała obowiązywać tylko podczas ucieczki. Widzimy przykład hierarchii w stadzie. Baltona bawi się piłką, ale nie dopuszcza do niej dragona ani grenady, które stoją niżej w hierarchii. Natomiast Karuska może się z nią pobawić. Te dwa konie stoją koło siebie w boksach i bardzo się lubią. Podczas gdy dziko żyjące konie ustalały hierarchię ważności w stadzie, my mamy szansę tak dobrać konie, aby nie występowały walki o pierwszeństwo. Każdy koń będzie znał swoje miejsce w stadzie i będzie ważniejszym schodził z drogi, a istotniejsze od walk o przetrwanie w stadzie będzie zażywanie ruchu na świeżym powietrzu i poczucie bezpieczeństwa oraz zaufanie wśród członków stada. Konie są zwierzętami potrzebującymi stałego kontaktu i rozmowy z innymi stworzeniami. Wieki koń napina mięśnie, stawia uszy, porusza głową i szyją, podnosi ogon, porusza nogami, jak układa wargi i chrapy, wszystko to mówi innym koniom, co się z nim w tej chwili dzieje. Również z człowiekiem konie rozmawiają za pomocą swojego ciała i ten, kto chce kiedyś jeździć konno, musi postarać się zrozumieć tę swoistą końską mowę. Im bardziej przy tym jeździec zwraca uwagę na sygnały, które koń chce mu przekazać, tym lepiej może również oddziaływać na konia pomocami. Konie nie są maszynami do jazdy, które funkcjonują po naciśnięciu guzika. Są czującymi,
żywymi istotami, które potrzebują naszego zrozumienia i współczucia.